Witam serdecznie dzisiaj. Parę słów o zasilaniu. Już mówiłem wam kiedyś, jak zasilać Wemosa D1 Mini, ale też teraz tutaj mam ze sterownika nawadniania firma Hunter. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale w każdym razie ten sterownik no, nie działa. I mierząc napięcie, sprawdzam z jednej, z drugiej strony. Tutaj transformatorek jest 24V i 24V, nie ma tego napięcia. Pierwsza rzecz, omomierzem. Na 24V jest przejście, na 230 nie ma przejścia, więc odszukałem tutaj w tym miejscu, tu w tym miejscu pod izolacją, tutaj jest izolacja, wszystko było ładnie schowane, taki oto bezpiecznik. Nie wiem, czy to jest bezpiecznik, czy bezpiecznik taki to, termik, ale w każdym razie tutaj nie ma przejścia. No, nie mam jego parametrów, coś tutaj jest nieczytelne. Na transformatorze pisze 130 stopni, on niemożliwe, żeby miał 130 stopni, bo był cały, jakby się miał wyłączyć, tak? By był cały potopiony tutaj plastik. Jak widać, uzwojenia są w dobrym stanie. Także teraz przyspieszam do polutowania tych końcówek i za chwilkę parę słów jeszcze o Wemosie. Może teraz oddalę troszeczkę, żebyście widzieli. Jest polutowane końcówki, 230 podpięte i dobrze jest sprawdzić taki transformator zawsze pod obciążeniem. Więc no, najlepszym obciążeniem jest żarówka, czyli takie obciążenie oporowe. Żarówka, dlatego że ją widzimy i też możemy dobrać moc do tej żarówki. No tak, żeby sprawdzić transformator, no to troszeczkę większą mocą go trzeba obciążyć, by było widać, że transformator daje radę po prostu. Ostatnio miałem takie pytanie, dlaczego moduł Wi-Fi się restartuje, dziwnie się zachowuje. I tak jak widzieliście wcześniej, transformator, który zasila sterownik do nawadniania, został on uszkodzony. No to podobnie jest w modułach Wi-Fi. Złe zasilanie może prowadzić do restartu jakichś dziwnych zachowań, czy wręcz uszkodzenia elektroniki. I tutaj no, my widzimy fajną płytkę, na przykład ten jest Wemos D1 Mini, ale podobnie się tyczy innych układów,
na przykład Son of a Basica, bo jak podpinamy do niego jakiś czujnik, no to też ten czujnik potrzebuje 3,3 V. Ale najpierw może o WMOS-ie D1 Mini. No, z jednej strony widać ESP 8266, z drugiej strony już troszeczkę więcej różnych rzeczy, konwerter TTL, stabilizator napięcia z 5 V na 3,3 V. I może ja przejdę do schematu. Tu jest taki niewyraźny schemat, ale USB jest w tym miejscu. A stabilizator napięcia jest tutaj, w tym miejscu. I teraz o co tutaj chodzi? Jeżeli podepniemy pod USB 5 V, to po pierwsze nie wiemy, jakie to USB, ile możemy obciążyć to micro USB. Drugą sprawą jest, tutaj mamy stabilizator. Stabilizator 5 V i tutaj wychodzi 3,3 V. 3,3 V są już wszystkie zasilane nasze układy, czyli ESP8266, czy na przykład konwerter TTL CH340. Wszystkie zasilania idą przez ten stabilizator. Wszystkie główne zasilania potrzebne do naszego modułu Wi-Fi. I teraz, jeśli my podepniemy dodatkowe czujniki pod ten stabilizator napięcia 3,3 V, no to on może ulec uszkodzeniu, może się grzać. To jest pierwsza jego taka reakcja, wyłączać się, i w końcu to ulegnie uszkodzeniu. Przechodząc na notę katalogową tego stabilizatora, on ma tylko 300 mA, czyli niewiele. On ma niewielką obciążalność. Tu bezpiecznik na WMOS-ie. Też miałem kiedyś taką sytuację, że ten bezpiecznik był spalony, jest pół ampera, 500 mA, a stabilizator ma ten 300. Czyli jeżeli podepniemy, to tu wam jeszcze pokażę ten schemat. Jeśli podepniemy tą płytkę, znaczy nie schemat, tylko płytkę, jeśli podepniemy tutaj pod 3,3 V, podepniemy jakieś dużo czujników, dużo różnych rzeczy, no to wiadomo, że ten stabilizator nie wytrzyma. O, to jest dokładnie ten stabilizator. Tutaj jest 5,5 V, on jest zasilany, i tutaj jest 3,3 V na wyjście. I z tego stabilizatora jest zasilana ta cała płytka. To jest jedna taka uwaga, a druga uwaga, jeśli podpinamy USB, to nie w tym miejscu, bo USB to nie jest pewne zasilanie. Nie wiemy, jaką ma obciążalność to USB. Tylko podpinamy dobry zasilacz, taki, który powinien być w to miejsce, i masa. To są te dwa miejsca, gdzie musimy zasilanie podpiąć. Nie tutaj pod USB, bo USB to jest tylko do programowania, ale tak na dłuższą metę w tym miejscu i w tym miejscu, i też nie obciążać zbyt wieloma czujnikami 3,3 V, bo tak jak
jest w nocie katalogowej 300 mA. Maksymalnie można obciążyć ten stabilizator. No i chyba tyle. Przeglądajcie schematy, patrzcie się, jak podłączacie różne moduły Wi-Fi. Ja też co jakiś czas zaglądam na nowsze płytki, jeśli są dostępne, jak one są rozrysowane. Ale ten Wemos D1 Mini to jest taka można powiedzieć, podstawowy schemat, który można sobie przejrzeć, co, jak jest zbudowane, jak jest podłączone i dlaczego. Dobra, dzięki za uwagę, to wszystko. Pozdrawiam, do następnego razu.